Policja versus złodzieje sezon 6. Czas skoczyć w mundur i zająć się Los Santos. Takiego czegoś jeszcze nie było. Ospanu z Kaluchem we dwójkę rozpoczynają jako policjanci, a ich zadaniem będzie złapanie złodziejków, których jest ponad 50 osób. Żeby ich złapać, mają tylko 15 odcinków, w przeciwnym razie sezon się skończy i przegrają. Rozpoczynają biednie, posiadają do dyspozycji stary komisariat Sandy i dwa zardzewiałe radiowozy. Natomiast członkowie ekipy TK są liderami grup przestępczych, które mogą ze sobą współpracować lub walczyć. Każda grupa posiada określoną liczbę osób, która zarabia i walczy dla swojej ekipy. Również posiada dziuplę, w której rozpoczynają swoje odcinki i są rozlokowane po całej mapie San Andreas. Osoba, która zostanie złapana, zakuta, a następnie przewieziona w bezpiecznie na komisariat, w następnym odcinku dołącza do szeregów policji. Co za tym idzie, policja z odcinka na odcinek będzie rosnąć siłę, a przestępczość się zmniejszać. Jeżeli Ospan lub Kaluch zginą podczas akcji, wracają na komisariat i tam się respią. Możecie nam pomóc, wbijając pod tym odcinkiem 8000 łapeczek w górę, wówczas przeniesiecie Ospanu na komisariat na Mission Row, gdzie jest lepsza lokalizacja i będzie mógł sprawniej łapać złodziejaszków. W tym sezonie potrzebujemy waszych łapek bardziej niż zwykle. Wszystko jasne? Zaczynamy zabawę. Pamiętaj, że na www.ospano.pl czekają na ciebie czapki na zimę bardzo cieplutkie i etui na telefon. Cześć mordy, z tej strony Kaluch i Ospano, witamy was serdecznie, najgorsi i jedyni policjanci w całym stanie San Andreas meldują się na służbę, ale się spultałem. Dzień dobry panie Ospano, sierżancie mój ty. Melduje się na służbę. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku, to znaczy pierwszy odcinek 6. sezonu. Intra słyszeliście, co ty robisz, gościu? Nie mnie! 50 innych graczy na serwerze jest do znalezienia i moi drodzy, no coś niesamowitego. To brzmi jak Mission Impossible. Czy to się uda w ogóle nam rozwiązać? Czy nasza policja się rozrośnie? Wszystko w tym sezonie się dowiecie. Jak mnie wbijecie łap w górę, to chłop zostanie na tym komisariacie, więc zróbcie to, żeby i u mnie, i u Ospka wbić próg łapek w górę, żebyśmy przenieśli się do miasta, bo tam mają lepsze sprzęty, lepsze perspektywy na przyszłość, prawda? I lepszy spawn. Tak, dokładnie. Wszystko jest lepsze. Lepsze jest życie. Patrzcie, tu są grubasy bez przyszłości, a mamy przyszłość w Los Santos. Ospek, czy ja wszystko powiedziałem, czy jeszcze coś jest ważnego na start? Powiedziałeś wszystko jak na razie. Mimo wszystko po prostu chciałem wam dać znać, że na dzisiejszym odcinku będzie taki młyn. To jest, moi drodzy, coś nieprawdopodobnego. Tak młynu dużego jeszcze nie było, bo oni będą co chwilę napadać na sklepy, za dużo osób, żeby ogarnąć. Ale Ospek, cel na dzisiaj to na ten komisariat przywieźć chociaż jednego więźnia. Tak, dokładnie. Proszę państwa, czy jesteście gotowi na sezon 6? Ospano, jesteś gotowy? Jestem gotowy, auto już muszę usuwać, bo się ręcznie zaciągnął. Dobrze, ale ja piszę, proszę państwa, stary, powodzenia. Dobra, powodzenia, przyjacielu, let's go. Let's go, ja stary, jadę patrolować, nawet nie wiem co, po prostu, moi drodzy. Za dużo jest miejsc dzisiaj do patrolowania, dokładnie, prawda? Dokładnie. Dobra, yo. To do zobaczenia. Znaczy, jak coś tu mów info. Dobra, kradzież auta, czy no ty to widzisz? No właśnie widzę, ale gdzie? Mirror Park, nawet nie wiem, dobra, muszę włączyć radar, zapomniałem. Stary, musimy się w ogóle o, napad! Orlen, na Orlenie napad! Ja pierdzielak, to jest daleko. Wiesz co, właśnie miałem o tym mówić. Weźmy cholera, stary, na razie nie wiem, chcesz zostać na Sandy, czy chcesz jechać do miasta? Wiesz co, ja zostanę w tej okolicy chyba, no. To jadę do miasta, bo stary, nie możemy być w dwójkę teraz w jednym miejscu. Dobra, jasne, ja stary patroluję tu okolicę. Jak wyłączyć tempomat? Nie wiem, stary, chyba musisz furę nową zespawnować. A o nie, ale gówno, dobra. To jak coś tam w kontakcie, jadę tam. Ale moi drodzy, widzicie, dzisiaj już się zaczyna ostra akcja dziać. Moja postać jest podobna do mnie. Jestem, w ogóle nazywam się na serwerze Ospaniusz Wspaniały, przez co jestem wspaniałym policjantem i dzisiaj dam w kość tym wszystkim frajerom. Ja już jestem w mieście, przyjacielu. Masz tam kogoś? Nie, ja jestem u siebie. Nie, najpierw pokaż swoim widzom tablet, stary. O kurde, policyjny. Jak się go odpala? Delaytem go możesz odpalić. O kurde, stary, rzeczywiście, nice. Loguję się, mamy właśnie tablecik, zapomniałem o nim całkowicie. Mamy taki sprzęt, że proszę was bardzo, więzienie możemy dawać, wszystko, no, wszystko. Potem, o, no niestety nie ma czasu, żeby wam za bardzo pokazywać, bo tutaj jest dużo akcji. Pamiętaj, że ty też musisz przestrzegać przepisów. O kurde, to padłem, stary. Ale trzeba mieć, stary, pecha, żeby na nas trafić, nie? Nie masz takiego wrażenia? Tak, że no... Muszą być serio wybitnie uzdolnieni, żeby wpaść na samym początku. Ty, ja mam jakiś samochód podejrzany. Kontroluję te sklepy, dobra, na spokojnie. To działaj. Ty masz trochę łatwiej, wiesz? A ciekawe, czy będą ze sobą współpracować. Ja się od początku zastanawiam, czy będą jakby, wiesz, współpracować, czy będą się tuc na przykład, a my będziemy wtedy w nich wjeżdżać ostro, co? No, to w sumie jest dość ciekawe, stary. No, ja powiem ci tak. Jeżeli dojdzie do jakiegoś pościgu czy coś, to ja tam chyba, stary, nie biorę jeńców, co nie? A?
Myślisz? Ta, myślę, bo że... Znaczy... Jest taka przewaga ich liczebna, że trzeba ich tępić ostro. Jak będziemy mieć już więcej ludzi, to wtedy będę troszeczkę bastował, będzie trzeba mieć sposób, żeby ich potem łapać. Teraz to jest żywioł, stary. W szłości, widzowie, chcemy też zrobić coś takiego, źle wyjechałem sobie, że na przykład powołujemy grupę detektywistyczną, którą na przykład przewozi Ospek. Ospek rozbija gang od środka. Wiecie, ma wtyki w ogóle, są takie jazdy, że szoki. Miejmy nadzieję, że zbierzemy tyle osób, żeby się dało to zrobić w tym sezonie, no, prawda? No stary, przecież jest to tyle organizacji, no że to mogą się sprzedawać nawzajem. Na przykład ktoś może sprzedać kogoś i pójść do innej organizacji, ta organizacja będzie go łapać, a będziemy łapać tamtą. No, bez kitu. Mogą być takie plot twisty, że jeśli macie jakieś pomysły... Okej, jeśli macie jakieś pomysły, to sugerujcie nam w komentarzu. Jedź na pomocy! Proszę zgasić silnik. Zgasz silnik? Dzień doberek, dzień doberek, dzień doberek, ale proszę zdjąć tą kamieniarkę, proszę pana. No już zdejmujemy to z buzi, z policjantem rozmawiasz, nie rozmawiasz z koleżanką. A ty proszę... Dzień dobry. Proszę jechać, schowaj tą pałę. Przepraszam, bo ja do kolegów chciałem się Stój, ej, wysiadaj. Czemu masz taki uniform? Słucham? Pozwolenie na broń jest? Pozwolenie na broń. Bo ja gram ogólnie mecze z baseballem. Dobra, powiemy tak, rozbierasz się teraz do naga, zrzucasz trzeciuchy i cię już nikt nie widzę. Inaczej cię aresztuje, idziesz do więzienia. Okej, przepraszam. Rozbierz się. I to z buzi też możesz zdjąć, jesteś przecież w mieście, ładne okulary, pięknie i kaburkę. Jak jeszcze raz mi tak staniesz przy kontroli, to idziesz, to będą większe konsekwencje, do widzenia. To co, zdejmujemy tą kominiarkę. Spoko. I teraz będzie pouczonko, następnym razem będą tutaj dokumenciki poproszę pana, dokumenciki. Dobra, widzę tutaj Montana Albert, tak? Panie Albert, proszę pamiętać, żeby na przyszłość nie dopuszczać takich sytuacji. Dzisiaj bez mandatu, ale następnym razem może być mandat. Do widzenia. Dziękuję panu bardzo, pan na Jedź już. Siadaj, jedź smrodzie, jedź. Wsiadaj i jedź już stąd. Dobrze, że go od razu do paki nie wsadziłeś. Musimy być wyrozumiali tak, też. Trzeba im pokazać, jak się gra w tą grę, prawda? Dokładnie, jak się rozgrywa policję też. No ja na razie jeżdżę, przyjechałem do miasta teraz, ale jakby czekam na kogoś podejrzanego. Napad, gdzie jest? Dawaj. Ja patrzę. Zdążymy. Kurde, byłem tam przed chwilą. Ja też jadę, może zdążymy, stary. Halo, kadet Kaluch, rozpoczynam pościg za nie wiem jeszcze kim. Jadę w kierunku napadu, odbiór. Odbiury, jadę też tam, to jest jakieś 10-4, stary, i... Co ty powiedziałeś, sierżancie? Odbiur? Nie zrozumiałem. Odbiur, odbieram cię. Dobra, ja tu też, stary, jestem. Sportscar stoi. Gościu, napad robią! Gościu, dawaj za nimi! Dawaj! O kurde! Jazda, ale tam dalej trwa napad, stary, czy nie? Nie, oni przerwali go chyba. Tu jakiś gościu jedzie. Ale te rzęchy jeżdżą! Chłop jedzie sportskarem, miesza także masakra. Ty, ja gonię motocykl, kurde, uciekaj mi w góry, stary, zgubiłem i kolejny napad się zaczął. Ej, ale ten napad dalej trwa, on się chyba zbugował. Wiesz co, idę zobaczyć, czy dalej nie ma nikogo na napadzie. Przyjechali tu! Co? Strzelają, czy co? Stójcie! Gdzie pojechali? Zwalą do mnie! Uważaj, ja pierdzielę, co jest? Uderzyli mnie z pały! Pobili mnie, zabili mnie, stary! To gang jest! Idę na komisariat! No i co tam, stary? Szybko nas odesłali, chłopie. Tak, aż mi się postać zmieniła, stary. No widzę, masz zielone włosy u mnie. No nie, no stary, no nie spodziewałem się, że nas tak zaatakują, wiesz co? Oni wlecieli, bili mnie z kija. Jeżeli ktoś będzie od razu biegł na mnie z kijem, ja strzelam, stary. Musisz się bronić. No. Dokładnie, musisz się, chłopie, bronić, bo to wiesz, no w Stanach by tak policja zareagowała. Tak. Ja jadę dalej, że tak dobra, powiem. Dobra, to ja też jadę, no. Nie poddaję się, ale powiem ci, jest ciężarówa z nimi. No, straszna, ale... stary. Moi drodzy, kto powiedział, że będzie łatwo? Jak dzisiaj chociaż jedną osobę złapiemy, to będzie przepięknie. Tak jest. Dlatego ja apeluję do widzów, twoich i moich, stary. No. Żeby wbijali te łapy i żebyśmy mogli jak najszybciej być w Los Santos, bo teraz tak dojeżdżać z każdej akcji to będzie dramat, stary, nie? Dokładnie. Stójcie, na pobocze. Tak się to robi. Silnik zgasić. Dokumenciki. Gdzie się tak śpieszysz? Jak śpieszę? Jechaliśmy normalnie. Nie spodziewałeś się mnie, co? Skurczywyjku, nie spodziewałeś się mnie tak wcześnie. Ja w swoim zawodzie jestem najlepszy. Mówcie mi o spaniusz wspaniały. Najlepszy policjant w mieście. Nie takie numery tutaj na mnie działają. Dokumenciki. Panie wspaniały, ale pan nam zajechał drogę.
Pan nam zajął drogę, bo ty pajacu w czapce zimowej, a jest lato, durniu skretyniały, jechałeś bardzo szybko, więc zamknij łeb, zanim cię ukarze. Jechał pan kiedyś kabrioletem w nocy? Mam takich 10, dawaj dokumenty. Tak, już, podaję. Wiktor Andrews, który to? Ja. Dobra, ten drugi, chodź tu. Słucham, Michael Michaelowski, proszę pana. Michael Michaelowski, dobra, wsiadaj, słuchajcie. Dzisiaj to będzie mandat. Szybką jazdę i za skretyniały wytłumaczenie. $200 do łapy, proszę. Dobrze. Dobra, no. Ale to... W łapę, ładuj, $200 i zapominamy, no. Oj! Panie Ospano, prowadzi pan dialog? Tak, i zacząłem strzelać. Zaczęli mi uciekać, kurde, pajace, ale przed prawdziwym lordem nienawiści nie uciekną, czyli mną, stary, tak się nazywam. A, sorry, gadam do siebie, jestem pajacem, ale chyba ich zgubiłem, wiesz? Nice, okej, ja wchodzę na serwa. Michael Michaelowski to był, stary, pamiętaj, jak będziesz miał Michaela Michaelowskiego i Wiktora Andrewsa, co nie? To od razu ich aresztuj. Stary, jestem przy napadzie. Są tu. O! Kurde, napad był, ręce co? Do góry. Stary, pomóż mi tu. Napad był, wszyscy... Gdzie ty jesteś? Po co chodzi? Pod ścianę wszyscy. Schowaj kija. Ale o co chodzi? Pod ścianę. Wszyscy, nie wysiadam. Pod ścianę wszyscy. Wszyscy. Niech pan wysiądzie, niech pan wysiądzie. Zamknij się. Na osiedlu swoim siedzimy, a ty coś tutaj akcją stupiesz. Zamknij łeb, dziękuję, jesteś pajacem największy z tej ekipy. Wszyscy, wszyscy stoicie, zaraz was rozjadę, tak, i was tak, wszystkich tak, zgarnę. Tak. Ej, zaraz mój kolega, mój blond kolega tu przyjedzie. Zrobiliście napad. Jak tam to grow street? Jestem w okolicy. Stary, tutaj mnie 10 gości goni. Ty, dziku, jak zaczniesz uciekać, to cię zastrzelę. Uciekają mi. Strzelają do mnie. Co jest? Strzelają cię. Ospek. Walczę. Zabiję kogoś, mamy jednego, złapaliśmy go, zabiję go. Stać, zabezpieczamy teren, zabezpieczamy teren pięknie. Odjeżdża mi ktoś. Stop. Zabiję drugiego! Jo pierdziele, co mamy jest? Mamy dwóch! Dobra, ja gonię jakiś samochód. Pedy mnie tu strzelają, bij pedy! Zabił mnie! Ped cię zabił chyba! Nie, gracz mnie zabił, na pewno. Kurde, wracam na komisariat. Haha, mam was! Idziecie do policji, wychodzicie. Kto go złapałem? Dobra, jeden. Jak tam ospek, ja jestem z komisariatu? Ile strzelają osób zabiłeś? Do mnie! Uciekaj stamtąd, bo wtedy ich nie przejmiemy. Ale już mam dwóch aresztowanych! Ha! Zginąłem! Halo, jak tam, stary? Ja wyjeżdżam właśnie z komendy znowu. I koniec. Ja jestem w Grab City. Miałem wrażenie, że widziałem kogoś na górach, stary. Jak ktoś Sanchezem tu zdupiał, ale niestety zgubiłem trop. No stary, ale tam stało z 20 osób pod tym sklepem. No bo to oni mogą sojusze zawierać, wiesz o co chodzi. To no nie jest takie proste. Ja, moi widzowie, nie przewiduję więcej takich sytuacji. Ja jeszcze bardziej zaostrzam tą rozgrywkę, a wy... Yes! Czekaj! Zabrał mi radiowóz! Gdzie? Dobra, musisz mi pomóc, Ospek, posiłki. Mam typa, który mi ukradł radiowóz, on się kwalifikuje stricte na złapanie, tylko zaraz go będą próbowali odbić, musisz do mnie gdzie przyjechać. Jest? Mam go na motorze, musimy go, stary, zakuć. Jestem przed tobą, daj mi go do radiowozu. Tak, co cię pokusiło, człowieku, powiedz mi. Bez papugi nic nie powiem. Papuga ci nie będzie potrzebna, gnoju. Oj, gościu, ale se grabisz. Wsadzaj go, przyjaciel, nie chcę gadać, tego wsadzaj. Nie chcesz gadać? Dobra, pogadamy na komendzie. Siadaj. Panie Ospano. Proszę go na... O nie. Tutaj go przenieś. O ty kurde gagatko. Radiowóz policyjny. Ja nie mamy wiem, to. Nie wiem co cię podkusiło, no. Masz coś na swoją obronę? Halo! Nic nie powiesz? Nic nie powiem. Patrz jaki cwaniak. Dzwoni papuga. Mówi, że tym razem się nie uda. Dziś się nie uda, gościu. Jak masz na imię? Dobra, sam se sprawdzę. John. Sprawdziłem ciebie, Ospaniuszu wspaniały. Dawaj, wsadzaj go, stary. Gdzie on jest? Ale stary, on wypadł z fury, co to ma znaczyć? Przecież był zakuty, nie mógł wypaść. To jest zbugowane coś. No i teraz już wiesz, teraz już mozer to jest pozer. Dawaj, chłopie, nieś tego trupa. Osłaniam cię, stary, z auta. Dawaj, bo widzisz, co się dzieje. Ja myślę, tak. on się u mnie zbugował. Jestem przed komisariatem tutaj, osłaniam cię. Dawaj, jak go wsadzisz, stary, mamy go. Mamy go, jest! Pierwsza ofiara. Znaczy, pierwszy złapany. Przyjacielu, ja ufam, że ty się nim tam dobrze zajmiesz, ja jadę do miasta. Jasne, mamy jedną osobę. Jedź, stary, i działaj dalej. Kurde, dobrze, jest czerski. Powiem ci, że poprawiło mi to humor po tej ostatniej akcji z tymi gangsterami wszystkimi. No, bez kitu, nie są tacy pewni teraz, widzisz. To co, jakby tak jeszcze jeden się udało złapać, jednego, to by było... No, byłaby klasa. Co ty kradniesz tu, ej? Tutaj coś się dzieje. Wynocha! Proszę jechać, to przypadkowa ofiara. Ty! Ale ty nie możesz! Mam pościg za czerwoną akumą. Dobra, ja też rozmawiam, spokojnie. O kurde!
Stracę go, stary, stracę go. Powinienem strzelać, bo miał broń. On strzelał, więc mogę strzelać. Moi drodzy, widzicie, no, masakra. Dzień dobry, panie policjancie. Dzień dobry. Jak dzionek mija? Piękny dzień, żeby umierać. Ja się tędy pojadę. Panowie, macie sekundę, żeby odjechać. Inaczej po prostu zacznę strzelać, bo przeginacie. Gwarantuję, że tym razem nie wygracie. Dramat. Ja troszeczkę bastuję, bo widzicie, oni tak bejtują. No nie mam szans ich zaaresztować wszystkich. Jedyne co mogę zrobić, to mogę zacząć strzelać, a tego nie chcę, bo zepsujemy klimat, no. Myślałem, że będą bardziej tutaj tak agresywnie grać, a ci jeżdżą i się lansują, 10 osób wiedzą, że mają przewagę. Jak zacznę strzelać, to wszyscy nas nagle pozałatwiają, no. Jadę w kierunku miasta, stary. Ten gościu jeździ wokół mnie. Niepokoi mnie to trochę. Ej! Stój, policja! Stoisz, cwaniaku! Kali, przejechałem jakiegoś bandziora. I co ja teraz mam stąd zrobić, he? I co w związku z tym, stary? No nie wiem, no śledził, to ten, co mnie śledził, stary. Ty, wjechał w jakąś alejkę i właśnie nie wiem, czy go kuć, czy go nie kuć, leży martwy. No nie wiem, co stąd zrobić. Nie możesz gadać, bo jesteś półmartwy. No dobra, ty cię opatrzy. Halo, już ci lepiej? Zadam ci dwa pytania. Dlaczego mnie śledzisz, a po drugie, czemu jechałeś pod prąd i uciekałeś? Sprawdzę, jak masz tu dokumenty. Panie, puszczasz go teraz, albo ci odstrzelam. O! O! Znowu! Ja jadę do Los Santos znowu, po raz ósmy, zginęłem was 6 razy dzisiaj. I teraz, stary, przypadkowo przejechałem gościa. Może trochę specjalnie, bo już mnie wkurzał. Ale... Okej, okay, co ty? Przejeżdżam i gość na motorze, stary, wyciąga klamę, zaczyna strzelać. Nagle wjeżdża we mnie 3 inne auta. Wy ja pierdzielę, no ile jeszcze? Musimy, stary, jeszcze jednego zwerbować człowieka dzisiaj. Patrz im na ID. Jak kogoś aresztujesz, patrz ja na ID. Od razu patrzę. Jeżeli ta osoba się trafi drugi raz, ja się nie zastanawiam, stary. Już mam dwóch typów, który na pewno będę łapał. Gdzie jest ten napad dokładnie? Nie wiem. Czerwone auta, widzę i motocykl, odjeżdża. Ten sam motocykl, który mnie zabił. Mogę strzelać? Mam pościg za nim. Autoryzacja. Kurde! Mam go. Wylecieli! Dwóch nie żyje, star! Dawaj do mnie! Dawaj tutaj, dawaj tu, dawaj tu! Lecę, gdzie to jest? Gdzie to jest, szef? Przy mnie, szukaj mnie na mapie! Dobra. Nie mogę zabić tych pedów, co jest? Milion pedów mnie to atakuje! Kurde, jadę, trzymaj się! Wojna totalna! 900 metrów! Zentorno mnie bije! Dobra, chociaż jednego zabezpiecz! Pomóż mi, tutaj dwóch leży! Jadę! Zabiję kolejnego! Jadę. Jestem obok. Tutaj trzech jest, stary. Dobra, skryj się. Zabezpieczamy jednego, wsadzam go do samochodu i spierdzielamy. Tutaj to zentorno, tam wracaj, tutaj leżą na ulicy. Dobra. Tutaj czekaj, zaraz. Zabezpieczmy teren. Dobrze. Tak, dobrze. Mam mało HP już, mogę sobie odnowić kamizelkę? Tak. Tutaj, przy motorze. Jedna dobra. Leży. Zabezpiecz tam teren, stań ten radiowozem. Dobra, zabiłem kolejnego. I stary, tu jeżdżą kolejne motory. Dobra. Zabił mnie! Kurde, mnie też strzelają, staram się bronić! A nie żyję, kurde, ale ciężko! Mam dość, stary, mam dość! O, widzowie, to jest tak ciężki temat, że no na razie mamy jednego pomocnika i chyba nic więcej, stary, z tego nie będzie, no, co? No, nie ma szans, stary, musimy mieć jakieś posiłki od widzów, bo ja już dostaję... Za przeproszeniem tutaj nerwicy. No widzowie, naprawdę, zobaczcie. Polegliśmy, respimy się na komisariacie. Dzięki waszym łapom możemy zacząć w mieście, a to na pewno nam dużo da. Więc co, Spek, ja ci serdecznie dziękuję za dzisiaj. Jednego człowieka mamy, działo się naprawdę dużo, więc zostawiajcie łapy w górę, jak wam sezon się podoba. I miejmy nadzieję, że kolejne odcinki będą jeszcze lepsze. Do usłyszenia. Stary. No. Do usłyszenia i powiem wam tylko jedno. Jak tak zaczynamy sezon, to możecie się spodziewać wszystkiego, moi drodzy. Wszystkiego. Mimo tego, że przegraliśmy, to się jaram przepotężnie, gościu. Tak, dobra. Więc trzymajcie się. Hej. Pamiętaj, że na www.ospano.pl czekają na ciebie czapki na zimę bardzo cieplutkie i etui na telefon.